Witam Państwa bardzo serdecznie. Tegoroczny rok 2024 uważam za otwarty. Chciałbym przedstawić Państwu cztery imprezy, które będą imprezami wiodącymi w Nadmorskim Parku Kultury i które rozpoczną oraz zakończą sezon tutaj kulturalny po tej części Kołobrzegu oczywiście w naszym miejscu. Pierwsza impreza to międzynarodowy zlot pojazdów militarnych. Kołobrzeg 4-7 lipca. My zajmujemy się oczywiście jako MDT tą stroną kulturalną. Zaprosiliśmy do współpracy zespoły rockowo, oczywiście popowe. Wystąpią Ira, Urszula, Big Cyc, Łydka Grubasa, Baim i Blue Cafe. To będą piątek i w sobotę. W czwartek oczywiście, czyli w pierwszy dzień, fantastyczne spotkanie z wieloma osobami, które przyjadą tam na teren. Bardzo fajne pokazy batalistyczne, oczywiście kiermasz militarny, do tego wszystkiego kuchnia wojskowa. Będzie to bardzo fajnie zorganizowane tam u nas na terenie. Będzie można się przejechać sprzętem. No i wieczorne, oczywiście tam od godziny 18 rozpoczniemy część tą rozrywkowo-koncertową każdego dnia. W czwartek wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich oczywiście, żeby zerknęli, zobaczyli to miejsce. W piątek i w sobotę już wchodzą bilety, natomiast na kartę mieszkańca, tak jak żeśmy to obiecywali, będzie specjalny rabat dla mieszkańców Kołobrzegu, którzy mają kartę mieszkańca. Przy zakupie biletów wpisują tylko swój numer karty mieszkańca i automatycznie jak gdyby jest kod zniżkowy. To jest, proszę Państwa, pierwsza impreza, którą Nadmorski Park Kultury po raz pierwszy odwiedzi tego lata. Dwa tygodnie później, 19-21 lipca, 20 lat festiwalu Sunrise. Trzy dni, myślę, że line-up zadowoli wszystkich naszych uczestników na tą 20. edycję. Ta 20. edycja odbyła się w 2022 roku i był to przenoszony line-up z 2020 roku, czyli z czasów pandemii, i to tak naprawdę była nasza 20. Natomiast teraz jest te 20 równe lat, kiedy rozpoczęliśmy festiwal w Kołobrzegu i mamy to 20-lecie takie, nazwijmy to, oficjalne, więc mam nadzieję, że wszyscy będą usatysfakcjonowani. Największymi gwiazdami oczywiście w niedzielę, zaczynając od tyłu, Armin van Buuren i cała ekipa Armady. W sobotę James Hype, w tej chwili prawie że numer jeden, jeżeli chodzi o pozyskiwanie artystów na całym świecie. No i oczywiście Boris Brejcha, który jest tutaj, można powiedzieć, że taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o sobotę. Natomiast jeżeli chodzi o piątek, to ja serdecznie wszystkich zaprosiłem w takiej samej aranżacji, jaka była to w zeszłym roku na Blue Stage, tak zwane History of Sunrise. Będę grał przez całe 10 godzin, czyli od godziny 19 do godziny chyba 5 nad ranem, z tego co pamiętam. I do mnie jak gdyby dochodzą artyści, którzy są zapraszani według jak gdyby klucza historii, która była również w zeszłym roku na festiwalu. Będzie przerwa około godziny chyba 11, z tego co pamiętam, bo na scenę wejdzie prawdziwa orkiestra, która w tej chwili już ćwiczy największe przeboje, największe, można powiedzieć, hymny i największe nagrania festiwalu Sunrise z tych 20 lat, i przez godzinę z hakiem zagrają największe utwory festiwalu Sunrise wraz ze mną i z DJ Matysem, który będzie jak gdyby tutaj akompaniamentem do całości. Oczywiście producentem orkiestry oraz całym aranżerem jest Andrzej Gromala, czyli DJ Gromi, słynny już chłopak, który zrobił orkiestrą. Więc tutaj ta część jak gdyby piątkowa History of Sunrise będzie naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Tydzień później przywitamy odrobinę młodszych uczestników. 26-28 lipca rozpoczniemy trzecią edycję Sun Festiwalu, na którym w tym roku
zaowocowało nam bardzo dużo zagranicznych gwiazd. W piątek French Montana, w sobotę G-Eazy i w niedzielę Swali. Oraz mamy przedstawiciela niemieckiej sceny hip-hopowej. Do tego wszystkiego oczywiście w sobotę numer jeden, czyli Taco Hemingway i cała reszta oczywiście Problem, Oki i cała ekipa chyba w piątek odwiedzi nasz festiwal. To oczywiście 26-28 lipca. Ten Sun Festival myślę, że rośnie bardzo mocno w siłę. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Bardzo dużo ludzi w tej chwili już wykopiło pole namiotowe, więc mamy nadzieję, że przez ten czas, który spędzą na miejscu w Kołobrzegu, budowa tego zaplecza kulturalno-rozrywkowego, który chcemy zrobić w tym roku, będzie taką wisienką na torcie. I oprócz jak gdyby całej zabawy będzie odrobina warsztatów dla młodych ludzi i spotkania z ludźmi, którzy tworzą kulturę w naszym kraju. Proszę Państwa, i dwa tygodnie później odpoczywamy. Ostatni weekend, czyli tak zwane zgaszenie światła nad polskim morzem, 15-18 sierpnia. To jest taki zawsze największy, można powiedzieć, że weekend wraz z przyjaciółmi, którzy organizują takie zloty motoryzacyjne. Doszliśmy do wniosku, że w tej części Polski nie ma nic kompletnie dla miłośników motoryzacji i małego lotnictwa. I doszliśmy do wniosku, że trzeba to zmienić. Dlatego wpadliśmy na pomysł organizacji motoryzacyjnego dużego przedsięwzięcia Baltic Drive and Fly Festival. Będzie połączonym z biegiem motoryzacji, koncertów. Jeszcze te koncerty w tej chwili się przygotowują, ale uwierzcie mi Państwo, będzie to bardzo fajna mieszanka elektroniki, popu i oczywiście hip-hopu. I wystąpią tam naprawdę nie lada gwiazdy, więc tutaj ta mieszanka rozrywkowa przy tym zlocie będzie naprawdę bardzo duża. Wyścig na 1/4 mili organizacji polskiej to będzie dołączone do całej jak gdyby tam playlisty tych wyścigów po całej, można powiedzieć, Polsce i Europie, więc to wszystko znajdzie się w tym motoryzacyjnym show. I tak jak na Sunrise, tak jak na Sunie są sceny związane z, że to jest Red Stage, to jest Blue Stage, to jest White Stage, to tak na zlocie motoryzacyjnym, na White Stage na przykład będzie zlot samochodów PRL-u i będzie można na tej scenie oglądać. Na Blacku będą najdroższe samochody świata, będą podświetlone, bardzo ładnie eksponowane, będzie można je zobaczyć, zrobić zdjęcia i spotkać się z ludźmi, którzy te samochody przywiozą. Na Blue będzie amerykańskie samochody, Dodge i tak dalej, i tak dalej. A na Redzie będą jeszcze inne niespodzianki. Więc to wszystko sobie tak podzielimy, aby każdy tą atrakcję motoryzacyjną mógł złapać w jak największym tego słowa znaczeniu. Oczywiście do tego wszystkiego znajdzie się to małe lotnictwo, czyli na pewno przylecą ludzie z helikopterami i innymi maszynami, które są już codziennego, nazwijmy to oczywiście dla niektórych, użytku, aby się też oczywiście przelecieć i dotknąć tego z bliska, no bo nie rzadkim jak gdyby jest tematem, żeby to lotnictwo dotknąć z bliska. Tak się przedstawia, proszę Państwa, w Nadmorskim Parku Kultury cztery imprezy w tym roku. Mam nadzieję, że jak gdyby i logistycznie, i organizacyjnie podołamy tym wszystkim przedsięwzięciom. Oczywiście ten pierwszy zlot militarny, jak i ten motoryzacyjny będzie to pierwszy raz. Także bardzo Was proszę jak gdyby o pomoc, o taką tutaj kartkę tego, że robimy to pierwszy raz. Natomiast Sun i Sunrise wiadomo, że już wiemy, jak to zrobić, żeby wszyscy byli bardzo zadowoleni. Natomiast jeżeli mają jakieś Państwo głosy co do organizacji, czy co do pomocy tych dwóch nowych wydarzeń, bardzo chętnie posłuchamy wszystkich dookoła, którzy chcieliby nam pomóc przy tej organizacji. Serdecznie zapraszamy. Nadmorski Park Kultury, Kołobrzeg 2024.